Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jerzy Sosnowski i mam zaszczyt, pochwalę się już po raz czwarty, prowadzić galę Nagrody Gombrowicza. Witam wszystkich bardzo gorąco, ale proszę, pozwólcie Państwo, niech Państwo pozwolą, tak się właściwie powinno powiedzieć, że powitam niektórych gości, by tak powiedzieć, imiennie. Witam zatem pana prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Pan prezydent jest organizatorem nagrody i w jego osobie witam wszystkich obecnych na sali przedstawicieli radomskiego samorządu, który tę nagrodę ustanowił, oraz wszystkich polityków i osoby pełniące funkcje publiczne, które zaszczyciły swoją obecnością tę uroczystość. Witam pana dyrektora Ryszarda Fałka, który reprezentuje wspierającego już po raz drugi Nagrodę Gombrowicza, mecenasa Jarosława Krzyżanowskiego. Nie ma z nami marszałka Mazowsza, ale w imieniu organizatorów chciałbym podkreślić, że Mazowsze jest już po raz drugi partnerem festiwalu opętani literaturą, co pozwala nam być opętanymi jeszcze bardziej. Pan marszałek przysłał gratulacje dla wszystkich nominowanych. Ten list przekażemy im po uroczystości. Witam dyrektorów marszałkowskich i miejskich instytucji kultury, które są partnerami nagrody oraz towarzyszącego jej festiwalu opętani literaturą. Witam kapitułę nagrody, którą przedstawię nieco później, oraz nominowanych do nagrody, których przedstawię jeszcze troszkę później, a nawet zaproszę na scenę, ale to za moment. Witamy. Na koniec witam Państwa, publiczność literacką zgromadzoną na tej sali. Ufam, że Państwo się domyślają, że to, iż witam Państwa na koniec, nie oznacza niedocenienia, a przeciwnie, organizatorzy nagrody i my wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to od Państwa zależy trwanie literatury oraz życia literackiego. Innymi słowy, witając Państwa na końcu, zrealizowałem słowa pisma, że ostatni będą pierwszymi. Proszę Państwa, jak pewnie ci z Państwa, którzy, a pewnie to jest większość, są nie po raz pierwszy na gali, te powitania zaczęły się nietradycyjnie. Nie wymieniłem bardzo ważnej osoby, patronki nagrody i patronki Muzeum Witolda Gombrowicza. Niestety zdrowie nie pozwoliło pani Ricie Gombrowicz przybyć tym razem do nas, ale pani Rita jest z nami dobrymi myślami. Kilka z tych myśli zapisała i poprosiła o odczytanie ich w jej imieniu, państwa Ewy Witkowską i Tomasza Tyczyńskiego. Je regrette de ne pas être parmi vous. Et c'est de Paris que je me permets de déclarer ouvert le gala de prix Gombrowicz de ce soir. Je voudrais me joindre pour la quatrième année consécutive à la décision du jury. Je souhaite à l'auteur, à l'autrice de ce premier au deuxième roman de poursuivre son œuvre jusqu'à atteindre la plénitude et peut-être la génie. A po polsku, proszę Państwa, tłumaczeniu Agnieszki Kinel brzmi to tak. Żałuję, że nie mogę być dziś wieczorem tu z Państwem. Pozwalam sobie jednak z dalekiego Paryża uroczyście otworzyć galę Nagrody Gombrowicza. Chciałabym też już po raz czwarty przyłączyć się do decyzji kapituły nagrody i życzyć autorowi lub autorce tej pierwszej lub drugiej książki spełnienia w twórczości literackiej, a może nawet sięgnięcia szczytu. Proszę Państwa, Ricie Gombrowicz, potrzebna jest nasza dobra energia. Ja mam taką propozycję. Poproszę o klaski, którymi tę energię przekażemy.
Proszę Państwa, organizatorzy poprosili mnie, żebym w tym momencie użył takiego nieco ekstrawaganckiego w tym kontekście sformułowania, więc posłusznie to czynię. Gala Nagrody Gombrowicza cechuje się pewnym ubóstwem. Chodzi o ubóstwo w przemówienia, ale ponieważ jeśli to od nas zależy, to nawet w ubóstwie nie należy przesadzać, więc stąd poprosiłbym o kilka słów pana prezydenta Radosława Witkowskiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pozwolicie Państwo, że na początku podziękuję tym wszystkim, którzy z którymi wspólnie razem możemy organizować po raz kolejny tę galę. Możemy wręczyć Nagrodę Literacką imienia Witolda Gombrowicza. Serdecznie dziękuję panu Jarosławowi Krzyżanowskiemu, mecenasowi, który od 3 lat wspiera to nasze dzieło. Serdecznie dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego i tutaj panu marszałkowi za to, że po raz drugi zdecydował się wesprzeć nasz projekt i w piątek na konferencji prasowej powiedział, że jest zainteresowany w dalszym ciągu współpracą z miastem, jeśli chodzi o Nagrodę Literacką imienia Witolda Gombrowicza. Serdecznie dziękuję panu dyrektorowi Tomaszowi Tyczyńskiemu, Muzeum imienia Witolda Gombrowicza za wsparcie, dobre słowo i za tą ciężką pracę, którą wykonuje. I szanowni Państwo, również choć dziś nieobecna, ale naprawdę czujemy mocne wsparcie ze strony pani Rity Gombrowicz i również pani Ricie bardzo, ale to naprawdę bardzo z całego serca dziękujemy. Bardzo proszę, szanowni Państwa, o brawa dla tych ludzi i dla tych organizacji. Szanowni Państwo, przed nami już 4. edycja Literackiej Nagrody imienia Witolda Gombrowicza. Tak nam to naprawdę upłynęło po cichutku, a to już 4. edycja. Tak wspominałem z dyrektorem Kancelarii Prezydenta Mateuszem Tyczyńskim, jak to 4 lata temu radni Rady Miejskiej spierali się, do kogo bardziej przemawia twórczość Witolda Gombrowicza, do kogo mniej, ale wtedy udało się osiągnąć taki nasz samorządowy kompromis i ustanowić tę nagrodę. Myślę, że to ważne dla Radomia, ważne dla naszej radomskiej kultury wydarzenie i takie wydarzenie, które chcemy rozwijać. Ja dziś powtórzę swoje słowa z piątkowej konferencji prasowej, gdzie powiedziałem, że tak, jesteśmy dumni z tego, że mamy taką nagrodę i wspólnie razem chcemy rozwijać ten projekt. I tu z tej sceny mogę panu dyrektorowi Tomaszowi Tyczyńskiemu zapewnić, że to nie było czcze słowa, tylko to będą słowa, które wypełnimy razem tą ku treścią już przy 5. jubileuszowej edycji. Szanowni Państwo, na koniec, no cóż, jesteśmy w roku wyborczym, ale całe szczęście, że dziś nie musimy być targani jakimiś politycznymi emocjami. My już wybraliśmy, dawno temu, wybraliśmy Witolda Gombrowicza i tego wyboru się do końca trzymajmy. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Przyszła pora przypomnieć, że nominowanych wybrała kapituła w składzie, w kolejności alfabetycznej, bez tytułów naukowych. Pani Ewa Graczyk. Pan Jerzy Jarzębski. Pani Anna Kałuża. Pani Zofia Król. Pan Zbigniew Kruszyński, nieobecny, usprawiedliwiony. Pan Józef Olejniczak. I pani Justyna Sobolewska. Nominowani otrzymają za chwilę statuetki, dość niekonwencjonalne w formie, które nawiązują do przemysłowej przeszłości Radomia oraz do przeszłej, teraźniejszej i przyszłej
artystycznej kreatywności tego miasta. Od pierwszej edycji, ile pamiętam, przylgnęła do nich nazwa Otwieracze. Wydaje mi się ona sugestywna i obiecująca. Proszę Państwa, nim zaproszę nominowanych na scenę, krótka prezentacja. Wiśniewska-Grabarczyk, dziewucha, rocznik 78, autorka powieści Porzeczkowy Józef. Zawodowo zajmuję się badaniem cenzury okresu Polski Ludowej i perspektywa czasowa bardzo mi pomaga w badaniach. Lubię, kiedy to, o czym piszę, jest ode mnie oddalone w czasie i chyba też z tego powodu powstała opowieść o mojej babci. Moja babcia była dla mnie osobą niezwykle ważną. Była osobą, która mnie bardzo często odbierała z przedszkola, ze żłobka. Była osobą, która mi tłumaczyła świat. Jednak nigdy mi nie opowiedziała o swoich doświadczeniach obozowych. Książka nie jest taką spójną narracją, spójną opowieścią. Stosuję taką narrację szarpaną. Nie mówię wszystkiego. Mam wrażenie czasem, że książka jest bardziej o tym, czego nie chciałam powiedzieć, niż o tym, co chciałam powiedzieć. A to ze względu między innymi na szacunek do babci. Ja nie jestem pewna, czy ona życzyłaby sobie, żeby ta książka powstała. Łukasz Zawada. Urodziłem się w Radomiu, mieszkam w Warszawie. Fragmenty dziennika Esi to mój debiut literacki, który ukazał się w styczniu 2018 roku. Od tego czasu napisałem jeszcze kilka krótkich tekstów, które ukazały się w różnych miejscach, w różnych mediach. Moją książkę warto przeczytać, bo wydaje mi się, że bardzo dobrze wykorzystuje wszystkie te atuty czy techniki stricte literackie, czyli takie, których nie ma po prostu w innych mediach czy dziedzinach twórczości. Poza tym myślę, że to rzecz napisana bez kompleksów i że równie dobrze byłaby zrozumiana za granicą, równie dobrze jak w Polsce. Nazywam się Katarzyna Pochmara-Balcer, jestem autorką powieści Lekcje kwitnienia. Na co dzień dzielę czas pomiędzy rodzinę, pracę i pisanie, z czego najbardziej angażujący jest pies. I staram się bardzo usilnie, żeby pisanie nie było na ostatnim miejscu, przynajmniej nie zawsze. Wszyscy mówią, że to jest książka o sekcie, a ja się staram przed tym bardzo bronić, chociaż też czasem używam takiego skrótu. Dla mnie to jest książka o pustce, którą ludzie rozpaczliwie starają się zapełnić i o tym, jak łatwo tą pustkę wypełnić jakimiś półproduktami. Wiem, że jest parę osób, u których ta książka poruszyła jakąś strunę, więc może warto się przekonać, czy u Państwa też ją poruszy, a w razie czego nie ma wielkiej straty, ponieważ książka jest krótka. Nazywam się Jakub Tobaczek, jestem pisarzem, wykładowcą akademickim, zajmuję się również fotografią. Urodziłem się i mieszkam we Wrocławiu, do którego wróciłem dokładnie rok temu po 3 latach spędzonych za granicą. Większość z tego czasu spędziłem w Hiszpanii, ostatnio jeździłem również do Indii. Mnie przede wszystkim interesuje człowiek, w jaki sposób człowiek funkcjonuje, jak człowiek działa, kim jest człowiek, kiedy się staje człowiekiem. W związku z tym moich bohaterów, a jest to zbiór opowiadań, stawiam w sytuacjach trudnych i sprawdzam, w jaki sposób się zachowają. Kwestią, która również jest dla mnie istotna, są struktury i strategie narracyjne. Staram się sprawdzić, w jaki sposób mogą różne ich rodzaje współgrać z treścią opowiadań. Ja jestem Olgą Hunt. Olga Hunt jest moją koleżanką. Olga Hunt jest trochę twoją mamą, twoją sąsiadką, koleżanką z podstawówki, panią na poczcie. Jest dziewczyną z depresją, no i nie istnieje. Wydaje mi się, że jest dużo fajniejszych rzeczy od czytania mojej książki i można sobie zaadoptować psa, można sobie pójść na koncert na skład, można sobie pójść na spacer albo popływać w jeziorze. Ale jeżeli komuś zależy i chciałby już bardzo przeczytać tę książkę, to myślę, że może to sprawić, że inaczej spojrzą właśnie na panią na poczcie albo panią w żabce, która ma zły humor. Że może niekoniecznie będziemy traktować te kobiety jako złośliwe, histeryczne, tylko jako mamy, siostry, koleżanki. Coś więcej? To samo, tak?
i nie wiem, co dalej. Nie, to było kiepsko, bo jednak jeszcze raz, dobra. To tyle, zapraszam na scenę ponownie pana prezydenta Radosława Witkowskiego oraz pana dyrektora Ryszarda Fałka, reprezentującego mecenasa nagrody, a także nominowanych. Przypomnę dla porządku, kolejność będzie odwrotna niż na filmie, bo będzie alfabetyczna. Pani Olga Hund, autorka książki Psy raz drobny. Pani Katarzyna Pochmara-Balcer, Lekcje kwitnienia. Pan Jakub Tabaczek, Czytajcie, to jest wam pisane. Pani Anna Wiśniewska-Grabarczyk, Pożyczkowy Józef. I pan Łukasz Zawada, Fragmenty dziennika SI. Ja tymczasem dodam, że począwszy od tego roku nominowani otrzymują wyróżnienia w postaci 2000 zł fundowane przez Muzeum Gombrowicza. I to jest dobra wiadomość. No to wreszcie przyszła ta pora. Proszę o odczytanie werdyktu i laudację przedstawicielkę kapituły panią Zofię Król. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w tym roku nominowaliśmy 5 książek. Pierwszych, zatem prawdziwie debiutanckich książek tych autorów. Wszystkie są niewielkich rozmiarów. Wszystkie, co dla nas bardzo ważne, zostały wydane przez niewielkie wydawnictwa. Wśród nich są mikropowieści, opowiadania, fragmenty wymyślonego dziennika. Zachwyca nas rozmaitość literackich form, która jest nie tylko, jak często się zaznacza, pochodną tempa, w jakim toczy się codzienność nas wszystkich, ale też taką niezwykle ważną, swoistą, intensywną i świadomą dzisiaj, świadomym wysiłkiem literatury. W tych 5 nominacjach doceniliśmy, jak nam się zdaje, eksperymenty. Opowieść nie powstaje wyłącznie w sferze treściowej czy stylistycznej, ale właśnie na takim chwiejnym styku fabuły i wadzącego się z fabułą języka. Psy raz drobnych, Lekcje kwitnienia, Czytajcie, co wam jest pisane, Pożyczkowego Józefa i Fragmenty dziennika SI można także przeczytać jako umiejętne i świeże diagnozy współczesności. Wszystkie odnotowują inwazję takich elementów destruktywnych w nasze uporządkowane światy. To odpowiednio choroby psychiczne, wypełniające życiową pustkę sekty, czy elementy fantastyczne, trauma i posttrauma, czy pozaludzka świadomość. Liczba narracji, historii indywidualnych, jakie opowiadają nam autorzy, wydaje się nieskończona. 2 zdania o każdej z tych książek. Psy raz drobnych Olgi Hund, wydane przez HAAR, doceniliśmy za krytykę społeczeństwa, studium przemocy na kobietach, ujęte w bardzo spójną, skondensowaną i pełną czarnego humoru narrację o zakładzie dla psychicznie chorych. Lekcje kwitnienia Katarzyny Pochmary-Balcer, wydane przez Niszę, ujęły nas rozpisaną na 4 głosy, pokawałkowaną na podobieństwo samego świata, opowieścią o duchowym uwiedzeniu, obrazem manipulacji i satyrą ekologiczną o tym, jak zyskać władzę nad ludźmi w imię dobra przyrody. Jakub Tabaczek zbiera w Czytajcie, co wam jest pisane, wydawnictwo Mamiko, różnorodne opowiadania, udane próby literackiego języka. Dzięki płynnemu poruszaniu się na granicy fantazji i realności odkrywa rejony nieoczywiste, peryferyjne i rzadko eksplorowane, umiejętnie pokazując pokręcone życie wewnętrzne swoich bohaterów. Pomieszanie elementów literatury osadzonej na traumie z poetyką realizmu magicznego stanowi o jakości Pożyczkowego Józefa Anny Wiśniewskiej-Grabarczyk, to wydawnictwo Anagram, w którym autorka oddaje głos swojej babci. Między innymi dzięki literackim zabiegom na czasie trauma nie jest tu wypierana,
ale mistrzowsko wplatana w codzienność bohaterek. Łukasz Zawada z kolei pokazuje w wydanych przez Niszę fragmentach dziennika SI moc literatury, która dzięki serii wglądów w jednostkowe doświadczenia buduje opowieść o powszechnym losie i daje możliwość patrzenia z zewnątrz na nas samych. Dzięki oddaleniu świata przedstawionego narracja zyskuje tu chłodny dystans, który umożliwia pomyślenie o człowieku jako końcowym już etapie cywilizacji. Taka fraza o wyrównanym poziomie wszystkich nominacji jest jurorskim banałem powtarzanym na wszystkich galach, ale po dzisiejszych porannych, bardzo namiętnych rozmowach w gościnie u Gombrowicza we Wsoli mamy naprawdę przekonanie, że każda z tych książek jest godna nagrody imienia autora Ferdy Durkę. Zostanie z nami zarówno książka z psami w tytule, która obywa się prawie bez psów, jak i chór czterech głosów z płędą w postaci paprotki, kobieta z niedźwiadkiem w brzuchu, esesman wychylający się z porzeczek, a także odnotowane przez algorytm dialogi ludzkości z psami na spacerach. To wielka przyjemność i zaszczyt dla nas, że możemy być czytelnikami książek debiutantów, ich oczami podglądać przyszłość, możliwe kierunki i doceniać ogromny, nie tylko opisowy, ale też taki buntowniczy, podważający zastane porządki potencjał literatury. Jesteśmy jednak przymuszeni formułą nagrody i musimy wybrać tylko jedną z tych opowieści. Nagrodę imienia Gombrowicza za debiut otrzymuje książka, która traktuje o poruszanych dotąd w literaturze problemach, ale w zupełnie nowy sposób. Zmienia myślenie o świecie, ale i o samej literaturze i jej możliwych mocach. Tworzy szeroką i spójną panoramę, jednocześnie serwując czytelnikowi zabawne i dopracowane wglądy w życie bohaterek i bohaterów. To książka, w której jedna z pacjentek zakładu psychiatrycznego mówi o zewnętrznym świecie, tym świecie, w którym żyjemy i dajemy nagrody. Tam jest tak samo jak tu. Też są ludzie. Olga Hunt i psy raz drobnie. Gratuluję. Nagrodą jest 40 tysięcy złotych uwodnowane przez miasto, a także upominek symboliczny, lornetka, symbol gombrowiczowskiego podglądania świata. Czy laureatkę możemy poprosić o parę słów? Ja się nie odnajduję w takich sytuacjach. Jest mi bardzo, bardzo miło i bardzo wszystkim dziękuję. Chciałam podziękować mamie, tacie, siostrze, mojemu chłopakowi Ani, która tutaj ze mną przyjechała. O Jezu. I chciałabym też podziękować i pozdrowić wszystkie dziewczyny, które kiedyś były w zakładach psychiatrycznych, które może kiedyś będą. No, jesteście silne, wielkie, wspaniałe. Dziękuję. I teraz jest chwila na zdjęcia pamiątkowe. Bardzo proszę. No to jeszcze raz brawa dla nominowanych i dla laureatki.